Dwa podstawowe przesłania kursu cudów można podsumować jako: pierwsze, potrzebę przebaczenia innym ludziom i sobie. Drugie, pokładanie naszej ufności w miłującej i pocieszającej obecności Jezusa i Ducha Świętego. Naszą poranną medytację oprę na tych dwóch przesłaniach. Uspokój się. Wycisz się. Weź głęboki wdech i wydech. I ponownie weź głęboki wdech i wydech. Aby sięgnąć do wnętrza, do miejsca pokoju, w którym mieszka Bóg i gdzie Chrystus w każdym z nas mieszka z Nim. Kiedy czujemy, że zanurzamy się głęboko, próbując dotrzeć do tego miejsca pokoju, pojawi się wiele różnych chmur, które będą próbowały zatrzymać naszą drogę i przesłonić wiedzę, która prowadzi nas do domu. Te chmury iluzji będą próbowały przybrać wiele różnych form. Będą starały się przybrać formy uczucia niepokoju, uczucia strachu, uczucia gniewu skierowanych na innych ludzi za to, czego nie zrobili, a naszym zdaniem powinni byli zrobić, lub za to, co zrobili nam lub tym, których kochamy i co naszym zdaniem było złe. Te pretensje, które mamy wobec nich, mogą przybierać różne formy. Czasami te formy mogą przybierać formy skrajnej wściekłości lub furii. Innym razem mogą pojawić się jako łagodne irytacje. Formy nie są istotne, ale w nich stale jest moc. Powstrzymywanie nas i naszej świętej ścieżki. Kiedy siedzimy tu, teraz w ciszy, niech różne formy, jakie przybierają te iluzje, staną przed nami. Nie bój się ich. Nie czuj się winny z ich powodu. Po prostu popatrz na nie i rozpoznaj, czym one są. Widząc siebie, jak na nie patrzysz, zaczynasz rozumieć, że te myśli, te uczucia nie odzwierciedlają tego, kim naprawdę jesteś. I kiedy przechodzimy przez te chmury iluzji, wyobrażamy sobie w swoim umyśle, że wyciąga się do nas pocieszająca dłoń. I ta pocieszająca dłoń prosi tylko, byś ją chwyciła, aby mogła nas przez te chmury bezpiecznie przeprowadzić. Podaj jakąkolwiek nazwę tej dłoni, która Ci odpowiada. Nazwij ją Jezusem, Duchem Świętym, Bogiem Mocy. Jakimkolwiek imieniem, które wydaje Ci się właściwe. Nieważne jest imię, którego używasz. Miłująca obecność za tą dłonią odpowiada na miłość, która woła do niej w Twoim sercu. Weź tę dłoń i pozwól jej przeprowadzić Cię przez te wszystkie myśli strachu, niepokoju i gniewu. I razem z nią delikatnie odsuń je na bok, przechodząc poza nimi i pod nimi, przechodząc do miejsca miłości, które Bóg zawsze trzyma dla Ciebie. Witając Cię i zapraszając z powrotem do swego domu.
do miejsca, którego nigdy nie opuściliśmy. Spędź teraz kilka chwil, czując tą miłującą obecność, pocieszającą nas i prowadzącą. A teraz stoisz poza tymi chmurami, które próbowały cię zatrzymać. Stoisz w świetle Chrystusa, które świeci nad tobą i w tobie. Źródło tego światła prosi tylko o jedno, abyś wzięła to światło miłości, które nam dało, i podzieliła się nim ze wszystkimi ludźmi w twoim życiu. Z tymi, których widzisz, z tymi, których dotykasz, z tymi, o których myślisz, tak abyś mogła się stać posłańcem tego światła. W ten sposób światło pokoju i światło Boga ponownie zajaśnieją na tym świecie ciemności.